Witam serdecznie ze Szczyrku. Ze Szczyrku przy zielonej problemy żołądkowe, część pierwsza. To moje gwiazdy. A po co przyjechaliśmy do Szczyrku? Tego się dowiecie niebawem. I zostajemy w Szczyrku. Z Miśką, z drugą Miśką. Wzięliśmy sobie hotel. A czemu zostaliśmy w Szczyrku? Bo to będę trzymał was dalej w niepewności. Proszę bardzo, karta. Otwieraj, przyłóż. Przyłóż, kochanie. Przyłóż. Musisz przyłożyć. No i otwór. Szybki update po pokoju. Proszę bardzo. Kierowniczka leży. Już nie mam siły. Nie ma siły. Druga kierowniczka. Powiedz coś. Jestem w toalecie i idę do toalety. Tego nie musiałaś mówić. Tego nie musiałaś mówić. Ale powody są dwa, czemu zatrzymaliśmy się w hotelu w Szczyrku. Pierwszy powód, priorytetowy powód, jest ślub z tą oto damą, którą spędziłem 20 lat. I chcemy w końcu sfinalizować nasz związek. Przydałoby się. Drugi powód, Misia, bo ja tak nazywam swoje dziewczyny, Tosia, Misia. Misia ma urodziny jutro, więc będziemy sobie, może coś dzisiaj pobiesiadujemy, zobaczymy, czas pokaże. Także pokażę wam jeszcze widoki, proszę bardzo. Widoki super, także... Cóż mogę powiedzieć, ustawię was, kurde, poczekajcie, bo to, kurczę, posadzę was tutaj i przemówię do narodu, proszę bardzo, cyk, kurde, ja to zawsze nie przygotowany jestem, cyk, a więc tak, objaśniam, przyjechaliśmy do hotelu, już wam pokazuję, Hotel Alpina, mój drogi, Hotel Alpina, przyjechaliśmy sobie odpocząć. Co prawda to nie jest już blok zbudowy, tylko dzisiaj będziemy bardziej rozmawiali sobie, znaczy rozmawiali, nie będziemy rozmawiali, będziemy po prostu wam pokazywali wam nasze takie lekko prywatne życie. To się widzę już zmęczona, ale czemu wybraliśmy ten hotel? Po pierwsze, bardzo fajna obsługa, po drugie, nie jest drogo. Jeżeli możemy mówić o braniu ślubu w Polsce i wynajęcie hotelu całego, to no, tanio nie jest. Ale kto powiedział, że możemy sobie na to pozwolić. Jak już wcześniej wspominałem, wracamy do Polski za... Ile, Misia? No, już niedługo, więc po nowym roku czeka nas. Ślub czeka nas. Czeka nas, jak się Madzia mówi to? Komunia. I sprawa jest na ostrzu noża, bo mamy tyle załatwiania, że kto śledzi kanał, to wie doskonale, że daliśmy sobie na głowę bardzo dużo, czyli ślub, wykończenie domu. Co prawda Janusze biznesu doskonale tam sobie on zęby ostrzą. I myślą, że nie wyjdzie, ale to się musi udać, bo ja to robię, więc to się musi udać. Zawsze moja skromność przebija mnie samego. Dobrze. Następnym razem łączę się z wami już z zewnątrz. Także tyle z tego pięknego pokoju, z moich dam, bo jesteśmy zmęczeni. Musimy sobie trochę odpocząć. Ja zaraz zobaczę sobie na dole, co tam w trawie piszczy. Proszę bardzo. To jest niemożliwe. No to już sprawa została wyjaśniona. Tosia jest głodna, więc jak Tosia jest głodna, to będzie zaraz marudziła. A jak będzie marudziła, a żeby było śmiesznie, przepraszam bardzo za brak stika, bo ktoś zapomniał wziąć
kijek do Amery GoPro i zostaliśmy bez kijka. Ale myślę, że nie będzie to dla was żadnym problemem, więc bez odbioru. Do zobaczenia. U was będzie to chwila, a u nas dusza chwila, bo musimy trochę odpocząć. Idziemy w stronę skoczni. Nie mam. Nie, raczej nie mam. Przejdziemy się po naszym hotelu. Co prawda lampy żeśmy nie wzięli. Misia się obudziła. Ciemno, ale zaraz będzie jasno. Jasno, idziemy się przejść. Coś zjeść. Bo jak wiadomo, człowiek głodny to człowiek zły. Człowiek zły. Lewo? Albo tak, lewo. Lewo. Zaraz pójdziemy. Człowiek głodny to zły, ale moja druga połowa chce gdzie? Do żabki. Do żabki! Żabka! Do żabki idziemy. Popularnie. Tu będziemy, powiemy sobie tak, po 20 latach. Po 20 latach powiemy sobie tak. Także taki mały spacerek sobie zrobimy, dotknijmy się trochę, idziemy do żabki. Przyjanuszymy trochę i kupimy coś do jedzenia, może w żabce. Co? Nie, zobaczymy. Do restauracji. Do restauracji, tak? Co za to zapłaci? Kochanie, zapnij się, proszę. A tu jeszcze ty. Oczywiście, że ja. Dobra, do następnego. Byliśmy w żabce na zakupach. Co tam masz? To opisy parówki, żeśmy wzięli, jak typowe Janusze, pepisy i parówki. Ale patrz, polomarka. Ale ja chcę iść, może będzie pomijał, bo babci nie kupiłam na... Dobra, Marcin, no to dajmy, opuśćmy teraz do polomarka, chodźcie. Spadamy do hotelu, sobie zrobić wyżerę. A to tylko po to, to ja słodkiego jeszcze chcę. No, proszę. A daj sobie spokój z tym słodkim. Także przyjanuszyliśmy trochę i idziemy sobie, zrobimy scenę z filmu. Gdzie ja mi się tam nie chcę iść? No chodź. No dobra, tak? Co to ty jesteś? Te chrupki nie, będzie... Nie, chrupku żaden z was nie dostaje. Dlaczego? No bo to są dla mnie do pokoju. Przepraszam? No przepraszam, ja mówiłam, tylko... mogliście sobie wybierać, a wy staliście i narzekaliście. Ci przyniosą do dekoracji. Nie, oczywiście, że nie są. Tylko ty mi ci wszyscy są do jedzenia. Ja nie poszłam, ja je niosę. Nie, poszłaś sama, poszłaś z nami. Poszłaś z nami. Ja nie noszę. Ja noszę moje. Okej, dobrze. Dobra, idziemy na ten deptak, co? Idziemy sobie tam chipsy. Tam ten pomnik, który z tym... Nie, jak się nazywa? Góralem. Wiesz, jaki pędzel miał wielki? Taki mikrofon miał wielki. Proszę, a tobie nie jest zimno? Jest! Wyjdź, w tej chwili mówię. Nie, nie pozwoliłam. Proszę wyjść. Miśka jak zwykle terrorystka. Zabrania, zakazy. I też zakazuje, nakazuje. Tak, Misiu? Tak. Taka mama, taka pani mama. Dobra. W którą stronę idziemy, Madzia? Na wprost, chodź, Miśko. Wprost. Jeszcze się wytarła, no zobacz. Aż ty psują. Dobra, chodźmy na wprost. Tu gdzieś ten deptak jest, w stronę skoczni, mówiła ta pani, nie? Jakiś po całej wodzie. Dasz palucha, to całą rękę. Tak jest. Dasz palucha, to wezmę ci całą rękę. Ja bym te chipsy zjadł, te paróweczki, co żeś posadził. No, ja wiem, że ty byś zjadł, ale i Jezu. Chrupeczkiem parówkę, chrupeczkiem zagryz. Tam widzę już ładne ławeczki. Nie, ja tu widziałam mostek, o, chyba tam. Także chillujemy. Budowa troszeczkę poszła na drugi tor. Cały tydzień żeśmy tam pedałowali, a też trzeba odpocząć, tak? Przede wszystkim głowa musi odpocząć, bo jak głowa jest zepsuta, no to reszta się powali jak domek z kart. Tak, Madziu? Tak. Lubisz chodzić gdzieś w ciemno, nie? Ja? A co? Czemu? Jakieś niebezpieczeństwo, czy co?
Dobra, do następnego. To pani pokazała na nich, prawda? Tosia, chodź. Tosia. Pięknie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Teraz my, Asia, robimy sobie ten. Dawaj. To ma jakąś klamkę ma, nie? Robi na pani zdjęcie? Na pewno. Będę dzieci zdjęć. Ja będę teraz na... To się nazywa reality show. Niech ma pani zrobi nam zdjęcie. Ja zawsze... Ja się nasiedziałem już przy panią. Ja się nasiedziałem. No może ten, może zmieńcie. Dobra. Proszę, kurde. Tak, zmień coś. Coś innego. Coś innego? Wybierzecie sobie. O właśnie, ja takie coś lubię. Super. Dziękujemy bardzo. Wydaje mi się, że coś sobie tam wybierzecie. Co, no pewnie, że wybierzemy. A panią życzymy miłego dnia. Panie dnia, nocy. Nocy. O, już mówisz, że brzydziło. No. Jaki ma nos wielki. A wiedzą pani, co to znaczy, jak ktoś ma, mężczyzna ma duży nos? Tak, to nie tylko nos. No, dokładnie. Dokładnie. Także reality show. Ciągle dalsze. Dobra, spadamy do hotelu. Także dotarliśmy, a sponsorem dzisiejszej naszej grubej imprezy jest Żabka. Żabka. A na drugim miejscu to ja. Tak, na drugim miejscu ja. Wzięliśmy sobie kole. Jakieś parówki, bułki. A mieszkałem w hotelu, żeby było śmiesznie. Krótki na zamówkę, tak? Siuś? Tak. Chrupki na zamówkę. Także to by było na tyle. Kładziemy się spać. Już jesteśmy mega zmęczeni. Jesteś zmęczona? No, trochę, dobra. Czołem albatrosy. Kładziemy się spać. Dzień dobry, mamy piękny poranek. Ja z rybą. Tosia nie wyspana. Tosiu. Do niej bez kija raczej nie podchodź. Dzisiaj uważam weekend w Szczyrku za udany. Także lecimy na śniadanie. Misia, jak się czujesz? Super. Super, mam piękną pogodę, więc w tym optymistycznym nastroju zapraszamy na śniadanie. Dobra, lecimy. 20 minut. Idziemy na śniadanie. Idziemy na śniadanie. Tak? Tak, księżniczko, budziłeś się? Wszyscy się prawie obudzili. Idziemy konsumpcję tak zwaną zrobić. Ja już po czwartym. Scena z filmu Wielkie Żarcie Felliniego. Głodni nie będziemy dzisiaj. Jajeczniczkę, tam jest jajeczniczka jakaś. Ona już nie jest, że nie. Nie? Ona bardziej mięsko, nie? O, kiełbaska. Tak. Jak się ranko? Wyśmienite. Wyśmienite. Mi się jeszcze dokańcza. Najpierw zrobię pani, tak, kanapkę. Także pijemy kawkę i udajemy się do domu. No,
koniec imprezy. Wydaje mi się, że wypoczynek był wyśmienity, tak? Wyśmienity, tak. Ja już, które gawędzę już tak, że... Ja też, już jeszcze nas czeka ile? 2 godziny jazdy. To by było na tyle, także do zobaczenia już w Opolu. Jeszcze jak zwykle pamiątki musimy kupić i wracamy do naszego rodzinnego miasta. Wydaje mi się, że przejechać muszę gdzieś tu nawrócić. Moja podzielność uwagi nie jest taka na wysokim poziomie. Musimy zawrócić i wydaje mi się, że nasz pozytywny weekend uważam za zakończony, bo jak wiecie, odpoczynek również się należy, jak świni siodło. Jak świni siodło, nie, świni siodło się nie należy. Także to by było na tyle. Serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału, jak jeszcze tego nie zrobiłeś. My udajemy się, jak już wspomniałem wcześniej, do domu odpocząć, bo trzeba jechać gdzie? Trzeba jechać na budowę. Budowę, kończyć dom. Odchamić się trochę. Zrobić może jakiegoś grilla sobie na budowie. Pomieszkać trochę na budowie. Także z tego miejsca zapraszam Cię, drogi widzu, do obejrzenia reszty materiałów na kanale, jak i do subskrypcji kanału. No i po lewej, jak i po prawej stronie masz propozycje filmów. To mówiłem ja, pan Japa. Pokaż tam, jaki fajny hotel jest. W lesie tam. Fajny, nie widzisz Tosia? Dobra, to by było na tyle.